Kamil Sypczak, obrotowy prezentacji Polski. Kamil, jak jechałem tutaj na konferencję, sprawdziłem Twoje występy i osiągnięcia w prezentacji. Masz 122 mecze i także 237 bramek. To jest dość już fajne takie osiągnięcia, fajny dorobek. No, miło, że tak powiem, się tego słucha. Nie wiedziałem, że aż tyle meczy już jest rozegranych w barwach reprezentacji Polski. Oczywiście mam nadzieję, że to tak naprawdę jest dopiero początek, bo jestem jeszcze bardzo młodym zawodnikiem i te chęci do reprezentowania mojego kraju, naszego kraju są olbrzymie i za każdym razem jak dostaję powołanie do pierwszej reprezentacji, może nie tylko do pierwszej, ale do reprezentacji Polski, to ogromnie się cieszę, że mogę się po raz kolejny na niej pojawić i grać z koszulką, z orzełkiem na piersi. Występ w turnieju Four Nation Cup, a także ten turniej w Palencji pokazał, że te ostatnie mecze możesz zapisać na plus, właśnie odwrotnie niż na przykład mecz z Izraelem, w którym w ogóle nie wystąpiłeś. Skąd wiesz, jakbym wystąpił w meczu z Izraelem, może ten mecz by przebiegał zupełnie inaczej. Ja już pozostawię bez komentarza ten mecz, bo jednak już niektóre rzeczy zostały sobie wyjaśnione między nami. Być może ktoś popełnił błąd. Cieszę się, że dostałem szansę na turnieju i myślę, że pokazałem trenerom, że mogą na mnie stawiać zarówno w obronie, jak i w ataku. Czy w turnieju tam właśnie w Hiszpanii graliście też z zespołem gospodarzy? Czy ten mecz miał dla Ciebie jakieś szczególne znaczenie? Chciałeś komuś coś udowodnić, czy jak każdy inny potraktowałeś? Przede wszystkim sobie, ja myślę. Przede wszystkim sobie chciałem udowodnić, że ta pewność siebie jednak gdzieś cały czas we mnie jest. Pomimo tego, że w sezonie nie dostaję wielu szans, to dobrze zaprezentowałem się i cieszy mnie mój występ, chociaż bardzo nie lubię rozmawiać o sobie, ale gdzieś tam dochodzą te słuchy, jakieś komentarze z prasy czy gdzieś tam ze świata, że dobrze zaprezentowałem się w tym turnieju i to przede wszystkim cieszy i ja cieszę się, że moja pewność siebie nie spadła, chociaż sytuacja nie jest najlepsza na razie. W zespole narodowym ostatnio jest bardzo, bardzo dużo debiutów. Jak wy, nazwijmy starsi, starzem, a nie starsi może wiekiem, przyjmujecie tych młodych chłopaków, bo byliście przecież kiedyś w podobnej sytuacji? No dobrze, ja jeszcze pamiętam, jak niedawno debiutowałem w reprezentacji Polski, chociaż to był już jakiś dobre parę lat temu. Oczywiście chłopacy uzyskują od nas na każdym kroku wsparcie i każdy z nas tutaj naprawdę jest otwarty na wszelakie rozmowy z najmłodszymi zawodnikami, z debiutantami reprezentacji. Ja myślę, że to o to chodzi i trzeba między sobą rozmawiać. Jeżeli gdzieś jakieś są problemy, to nie warto je zamiatać gdzieś pod dywan, tylko zaraz trzeba sobie je wyjaśniać i je rozwiązywać, ale też sumiennie podchodzić na pewno do swoich obowiązków, aby nie zlewać tego, w jakim miejscu się jest, bo wiemy, że jesteśmy pierwszą jednak reprezentacją Polski i my naprawdę poważnie podchodzimy do tego podchodzimy, co wykonujemy, do naszej pracy, można powiedzieć, którą wykonujemy i tak to powinno wyglądać. No. Właśnie zapytam może też o szczegóły, bo w tej drugiej linii, o której wspomnieliśmy, właśnie pojawiło się dużo nowych twarzy, a wiadomo, że obrotowy właśnie żyje, tak nazwijmy, z podań od tej linii. No tak, ja po tych meczach ostatnich jestem naprawdę zadowolony, bo chłopacy, widać było, na boisku mnie bardzo często szukali. Nie wiem, z czego to wynika, czy z tego, że nie potrafili podjąć decyzji rzutowej, albo z tego, że po prostu byłem widoczny na tym boisku i fajnie im się ze mną współpracowało. Życzyłbym sobie, aby tak to wyglądało dalej. Jeszcze zapytam na koniec, te pierwsze półrocze to dla drużyny Polski będą ważne mecze z Niemcami. Tak, ten dwumecz z Niemcami nadchodzący, jeszcze do tego mamy troszeczkę czasu. Teraz jeszcze przed nami dwa mecze ze Szwajcarią. Praca, którą wykonaliśmy na tych ostatnich dwóch turniejach, była dobrą pracą, sumienną. Na pewno troszeczkę podnieśliśmy swoją pewność siebie po tych meczach, chociażby przeciwko Hiszpanii. I tak to musi właśnie wyglądać, ta pewność siebie teraz powinna zostać, wiemy, że warunki są, umiejętności są, trzeba tylko zgrania i tych, więcej tych meczów, jeszcze więcej tych meczów. Dziękuję bardzo.